Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, zajmujemy się zadaniem dla Wolfa, czyli propagandą Baxtera. Musimy się rozejrzeć w okolicy Chudzielca, można chyba tak to powiedzieć, tylko ja teraz muszę się zorientować, czy ja w ogóle dobrze się poruszam i tak dalej. Bo trochę dalej mam te problemy ze sterowaniem. Przeniesiemy się do fortu, ponieważ będziemy mieli dużo bliżej. Ale zanim byśmy się tym zajęli, to jeszcze bym się chyba przeniosła do bastionu. Ponieważ u Tialga możemy teraz sobie ulepszyć na wyższy poziom walkę bronią wręcz. Więc uważam, że to też byłoby na pewno dobre. Szczególnie, że mamy na to już wreszcie pieniądze, a na pewno nam się to opłaci. Jestem ciekawa, jak dzisiaj będzie z jakością dźwięku, ponieważ ostatnio starałam się coś niecoś poprawić. Naucz mnie czegoś. Postaram się. Mówiąc o poprawieniu czegoś, to po prostu kupiłam sobie nowe ramię mikrofonowe wreszcie oraz nowy koszyczek, ponieważ no, Novox NCX wymaga tego mocniejszego koszyczka, dużo większego i w ogóle. Także powinno być już teraz dużo lepiej, jeżeli o to chodzi. Dobra, my idziemy do fortu i spróbujemy się rozejrzeć w okolicy Chudzielca, ponieważ tutaj powinniśmy czegoś szukać według mapy. I ogólnie właśnie według tego okręgu, bo jak widzicie, tutaj troszeczkę jest to zrobione inaczej, jeżeli chodzi o LX2. Nie mamy konkretnych punktów w niektórych zadaniach, tylko jakieś tam orientacyjne mniej więcej okolice. Także przejdziemy się tutaj w okolicy handlarzy. Może coś znajdziemy. Pochodzimy, popatrzymy. Ej, muszę z tobą pomówić. Tylko nie tutaj. Chodź ze mną. O co chodzi? Nie tutaj i nie teraz. Za mną. Musimy iść w ustronne miejsce. Wszystko ci wkrótce wytłumaczę. No dobrze, zobaczymy. Mam nadzieję, że też dzisiaj będzie lepsza jakość materiału, ponieważ odcinek się pojawił wyjątkowo w poniedziałek. Chciałam go dla was nagrać na niedzielę normalnie, ale miałam jakieś problemy ze streamowaniem i za często pojawiały się te fale na ekranie. One się tu jakiś czas mogą pojawiać, ale teraz na pewno będą delikatniejsze. Jeżeli nie, no to będę musiała przerwać niestety nagrywanie. No, w piątek chyba? Czy w czwartek? Nie, w piątek chciałam nagrać dla was film. To wtedy były one tak nie do zniesienia, że nagrałam pierwsze 20, niecały minut materiału. No i niestety okazał się on do wyrzutki, ponieważ nawet normalnie nie dało się z ludźmi porozmawiać. Z góry przepraszam za gryzienie krat za mną. Tu będzie dobrze. Pora porozmawiać. Po co ta konspiracja? Ściągasz na siebie sporo uwagi. Biegasz po obozie i oskarżasz wszystkich o współpracę z banitami. Daleko temu do subtelności. Tak czy owak, do rzeczy. Szukasz banitów odpowiedzialnych za sianie propagandy, tak? Mów dalej. Grubo się mylisz, kolego. Szpony to nie banici, ale patrzymy na ich sprawę przychylnym okiem. Wkrótce zaskarbisz sobie zaufanie berserków. Wobec tego mam dla ciebie propozycję. Coś walło tutaj w tle. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Dziwię się, że Jax nie pamięta, kim są szpony. Chociaż no, była to ukryta frakcja w Eleksie 1. Natomiast no, my dobrze pamiętamy. To jest coś a la Gildia Złodziei, tak jak w Gothiku 2. Kim są szpony? Wszystko w swoim czasie. Niebawem się przekonasz. Nadstaw ucha, dobrze? Co dokładnie proponujesz? Chcę cię zatrudnić. Spokojnie. Obejdzie się bez rozlewu krwi. Szpony preferują dyskrecję. Chcemy, żebyś przypodobał się berserkom. Przekazywał nam różne informacje. Dobrze płacimy. Można zarobić kupę kryształków. Na dowód tego, że nie żartujemy, przyjmij zadatek. Oferujemy znacznie większe kwoty. Wierz mi. Przemyśl to, zgoda? Jeśli postanowisz do nas dołączyć, zajrzyj do mojej kuchni.
I jakby co, ta rozmowa się nie odbyła, jasne? Tylko zbyt długo się nie zastanawiaj. Oczywiście my nie będziemy się zastanawiać wcale, ponieważ fajnie będzie dołączyć tutaj do szponów. Na pewno jako właśnie takie źródło dochodu. Plus, no nie chciałabym ich raczej zabijać, ani nic z nimi złego robić. Wchodzę w to. Będę dla was pracował. Świetnie. Szybko się zdecydowałeś. Nie spodziewałem się tego. Słuchaj, zanim zaprowadzę cię do kryjówki i przedstawię reszcie, powinieneś coś dla mnie zrobić. Musisz dowieść swojej wiarygodności. Niby jak? Nieco brudząc sobie ręce. Musimy wiedzieć, że jesteś gotów dla nas zaryzykować. I znasz się na złodziejskim fachu. Żaden kłopot. Co mam ukraść? Chcę, żebyś ukradł pierścień. Pierścień? Nie byle jaki. Ta cenna błyskotka należy do bogatego kupca z górnej dzielnicy. Jak go w takim razie zdobędę? Bez problemu. Jako kucharzowi wolno mi się poruszać po górnej dzielnicy. Zaopatruję się tam. I jak się dowiedziałem, kupiec ma do domu tajne wejście. Swojego rodzaju drogę ucieczki. Skorzystasz z niego. Na zewnątrz budynku znajduje się urządzenie, dzięki któremu przedostaniesz się dalej. Pójdzie raczej jak po maśle. Noc, ukryte drzwi. Wystarczy zakraść się do środka i zwinąć pierścień. Wszystko jasne? Zajrzyj do mnie, jak wykonasz zadanie. Prawie zapomniałem. Do urządzenia potrzeba klucza. Na szczęście ukradkiem go dorobiłem. To świetnie. My, szpony, lubimy być dobrze przygotowani. No dobra, to ja znikam. Powodzenia, do zobaczenia po robocie. Okej, świetnie. W ogóle ten dubbing chudzielca przypomina mi już jakąś postać. My pójdziemy spać oczywiście do północy i spróbujemy się tam faktycznie zakraść, gdzie trzeba. Już pora. Tak, dokładnie, już pora. Tylko musimy sobie chyba zmienić zadanie z tego, co mi się kojarzy, ponieważ ono się automatycznie nie zmieniło. Kradzież dla chudzielca. Jak widzicie, to jest tutaj. I teraz pytanie, czy wyjdziemy... Chyba z tej strony jest wejście. Tylko może roślinkę bym sobie wzięła najpierw. I no zobaczymy, co tutaj nam się uda zrobić. Dzisiejszy odcinek zapowiada się naprawdę ciekawie. Klucz chudzielca zadziałał. Drzwi są otwarte. Okej. Mamy otwarte drzwi faktycznie. Zakradamy się. Możemy sobie sprawdzić, czy tutaj jest coś jeszcze do znalezienia, czy niekoniecznie. Wiecie, jak już tutaj jesteśmy, to fajnie by było okraść cały ten dom. Także... Wiecie, będziemy mogli się wzbogacić. Jak widzicie, tam gościu sobie... śpi. Miałam powiedzieć, że chyba się rusza, ale to tylko efekty. Takie jak wiatr. Tutaj jest safe. Niestety my nie umiemy hakować. Będę musiała się tego nauczyć. Ale jako, że dajemy punkty w inteligencję, to raczej nie powinno być z tym problemów. Jak widzicie, ma pokaźną tutaj kolekcję. Jeszcze wodę możemy sobie zabrać. Jest jej tutaj trochę, może się przydać do jakiegoś zadania. Czyli rozumiem, że musimy... O matko, wybaczcie za te piksele. Musimy najwidoczniej poszperać tutaj. Mamy sygnet. Jest. Zabiorę ten pierścień do chudzielca. Okej, mamy górnictwo dla opornych, matko. Możecie sobie przeczytać, chociaż my już chyba czytaliśmy tę książkę, mi się tak coś wydaje. A i to wszystko. Także zmykamy stąd, jakby nas tutaj nigdy nie było. Oczywiście pamiętajmy, żeby zamknąć za sobą drzwi, bo to jest raczej logiczna sprawa. Wypadałoby to zamknąć. Oj, wypadałoby. Także biegniemy z powrotem do chudzielca i zobaczymy, co uda nam się znaleźć u niego. Co nam powie, jak to wszystko w ogóle będzie wyglądać. Tylko, że do chudzielca to chyba lepiej będzie się dostać za pomocą teleportu. Będzie trochę chyba szybciej.
bo ekran ładowania nie jest jakiś długi, a od razu mamy tutaj możliwość ogarnięcia sprawy. Także pędzimy prosto do niego, oddajemy sygnet, no i zobaczymy, co pójdzie nam z tego dalej. Jesteśmy coraz bliżej, żeby zdobyć zaufanie u berserków. Ukradłem pierścień. Dobrze, ale nie wezmę go od ciebie. To twój bilet wstępu do naszego świata. Zatrzymaj go póki co. A przy okazji, zamknąłeś drzwi prowadzące do tajnego przejścia, bo lepiej by nikt ich nie zobaczył. A jak sądzisz? Nie jestem amatorem. Nie przeszło mi to przez myśl. Będzie z ciebie pożytek w naszej małej złodziejskiej szajce. A teraz chodź ze mną. Czas byś kogoś poznał. Leży kreta. Nowe zadanie. Żadnych pytań. Idziemy. Już idę za tobą. Spokojnie, chudzielec. Ja wskażę ci drzwi. Ale przejdziesz przez nie sam. No dobrze, no to niech tak będzie. Mam nadzieję... Szpony działają w pojedynkę. Nikt nie wie o twojej próbie. Ostatnie słowo należy do niej. Jeśli uzna, że można ci zaufać, to witamy na pokładzie. Słuchaj, nie lubię takich ogólników. Kto to jest? Już mówiłem, żadnych pytań. Cierpliwości. Wkrótce się przekonasz. No zaraz to już takie, wiecie, typowe nawiązanie do Gothica 2. Tam też szefową była Cassandra. Już niedaleko. Chyba tak miała na imię, czyli też kobieta. To ma być wasza kryjówka? Skąd? Widzisz tę klapę na dole? Otwarzę ją. O, gotowe. Właśnie. Pamiętaj, żeby zamknąć, jak będziesz wychodził. Do zobaczenia. Oby. Chwila. Ty nie idziesz? Nie. Musisz to zrobić sam. Powodzenia. Okej. Okay, no to w takim razie... Otwarte to jest, czy nieotwarte? Chyba nie. Ha, proszę. Otwarte. No dobrze, a my używamy w takim razie drabiny i schodzimy sobie na dół. Mam nadzieję, że będzie warto. I ogólnie dziwię się właśnie, że Jax nie pamięta, kim są szpony. Chociaż tak jak mówię, to było tak ala ukryte w Eleksie jedynce, te szpony. Wiadomo, jeżeli ktoś korzystał z jakiegoś poradnika albo ogólnie z takich rzeczy, no to wiedział o tym, że taka organizacja istniała, ale no dosyć trudno było się tam dostać, tak nie wiedząc o tym, że takie coś istnieje. Także... no wiecie, jak to jest. Okej, mamy tutaj Tiarka oraz jakąś kobietę. Jasma. Witamy w podziemiu. Witam serdecznie. Nazywam się Jasma. Zanim się jednak odezwiesz, coś ci wytłumaczę. Nie obchodzi mnie, kim jesteś, jak cię zwą, ani skąd cię przywiało. Zapamiętaj to, a się dogadamy. Czy my się już nie znamy? Nie wiem i do tego zupełnie mi to zwisę. Szpony znikają i słuch po nich ginie. Przystępują do innych frakcji albo kończą w ziemi. Straciłam zbyt wielu ludzi, na których mi zależało. Dlatego nie mam przyjaciół i nie rozglądam się za nowymi. Mój widok chyba cię nie zaskoczył. Spotkaliśmy się, ponieważ któryś ze szponów za ciebie poręczył i pokazał ci naszą kryjówkę. Znalazłeś się tutaj z konkretnego powodu. Zasłużyłeś na to swoimi czynami. Co teraz będzie? Skoro się tu zjawiłeś, to pewnie polecono ci coś ukraść, prawda? Niezależnie co to było... przekaż mi łup. Dobrze. Nie martw się. Odpowiednio o niego zadbam. Inaczej jeszcze wpadnie w niepowołane ręce. Bądź co bądź, widnieją na nim twoje odciski. Lepiej by cię przez to nie przymknęli. Co tak naprawdę tutaj robisz? Chcę zarobić nieco kryształków. W to bym nawet uwierzyła. Mimo to nie przybyłeś tu z tego powodu. Zapytam ponownie, czego tu szukasz? Tylko nie kłam. Przysłali mnie berserkowie, bym ustalił, kto odpowiada za propagandę w forcie. Jedynie ktoś niebywale odważny zakradłby się do leża potwora i obwieścił mu swoje chwalebne zamiary.
Szanuję to. Rozgryzłaś to? Oczywiście. Rozmawiasz ze szponem. My wiemy, widzimy i słyszymy wszystko. Nigdy nas nie lekceważ. Skoro tak, to po co mnie tu ściągnęłaś? To ja zorganizowałam tę krótką próbę. Chudzielec tylko nadzorował jej przebieg. Wszystko po to, by cię zrekrutować. W dowód zaufania raz jeszcze pozwolę ci odejść żywym. Ot tak? Nie zupełnie. Weź to. Ulotki propagandowe? Na co mi one? Wyśledziłeś nas, więc przyda ci się coś na poparcie tego faktu, nieprawdaż? Przygotowaliśmy ruiny niedaleko fortu, by wyglądały jak nasza kryjówka. Dostarcz te ulotki Wulfowi. Zgłoś, że namierzyłeś nasz obóz, a następnie skieruj go do ruin. Jeśli tego dokonasz, wreszcie nieco odetchniemy. Wtedy w pełni zaspokoję twoją ciekawość. Dobrze. Okej, widzę, że Kaja jest zadowolona. Co ciekawe, tutaj jest jeszcze jakiś gościu. Najpierw załatw sprawy z Jazmą, póki ona ci nie ufa, ja także nie mam podstaw. Okej, no dobra. Jestem tylko ciekawa, bo tutaj są kuferki. Czy ja mogę do skrzyni chudzielca się dobrać? Wygląda na to, że mogę. Dobra, musimy się bardziej postarać. Łatwizna. Okej, mamy mięso z puszki. Oraz wodę. No, widać, że chłop jest chudzielcem. Mamy też skrzynię z nagrodą, która jest pusta. Skrzynia Jasmy. Pewnie jak się do niej dobiorę, to będą kłopoty? Nie za bardzo. Okej. Weź wszystko. Talerz, łyżka. No dobra. Jeszcze jeden kufer chyba powinien gdzieś tutaj być, natomiast do niego to już raczej się nie dobiorę. Skrzynia z zadaniem jest pusta, czyli coś jak było w jedynce. No dobrze, i tutaj chyba już nie było żadnej skrzyni. Nie za bardzo. Czyli okej, idziemy w takim razie do Wulfa. Wiecie, ja nie będę wydawać szponów, bo to jest po prostu bez sensu. Także po prostu zrobimy to tak jak należy. No i w sumie jest całkiem okej. Okay. Jestem zadowolona z tego, jak to wszystko nam przebiega i że udaje nam się robić jakieś tam postępy. Tylko teraz tak, musimy sobie zaznaczyć w dzienniku to zadanie, bo się odznaczyło. Zaufanie berserków, propaganda. Dobra. To tak, my musimy iść w takim razie do Wulfa. Tylko teraz nie wiem, kogo mi zaznaczono. Okej, okay, tu mi to daje. My idziemy pod karczmę Chloe, czyli chyba tutaj. Ja muszę przyznać, że się naprawdę dalej gubię tutaj. Nie mogę się przyzwyczaić trochę do tego, że się tutaj tak pozmieniało. Ja chyba właśnie do chudzielca biegnę, a nie do karczmy. Chociaż... Nie, dobrze. Biegniemy tam, gdzie trzeba. Wolf powinien chyba stać przed, albo tutaj w środku. Ach, nie. Poproszę piwo. Widać. Wręcz tryskasz humorem. O tak, jest się z czego cieszyć. Chcesz o tym pogadać? Nie, dostałem od szczura gówniane zadanie. Ale kto by się tam przejmował, skoro można się napić piwa? Klient nasz pan. Wiesz, gdzie mnie szukać, gdybyś miał ochotę pogadać. Dzięki, Chloe. Doceniam to. Czyli tak to wygląda. Namierzyłem kryjówkę banitów. Na pewno? Tak. Gdzie ona jest? W starych ruinach nieopodal fortu. Chyba już stamtąd uciekli, ale znalazłem w okolicy te materiały propagandowe. Tylko tyle? Nie zostawili więcej śladów? Nic innego nie odkryłem. Kurwa, znów nam się wymknęli. Chyba się orientuję, o których ruinach mowa. Każę je przeszukać raz jeszcze. Najwyraźniej zwiewali w pośpiechu już jakiś czas temu. Nie są głupi. To już ustaliliśmy. Połapali się, gdy wpadliśmy na ich trop. Jak się zdaje, zakończyli akcję propagandową dawno temu. Oby już więcej się nie pojawili. Górna dzielnica nie pozostanie przecież zamknięta na zawsze.
Pogadam z Fenrisem. Przekonam go, by udzielił wstępu każdemu, komu przysługiwał on wcześniej. Ale nie zaprzątajmy sobie teraz głowy poważnymi sprawami. To był dobry dzień! Możemy o wszystkim zapomnieć, a ja dopilnuję, by Fenris wiedział, że to głównie twoja zasługa. Oto część oferowanej nagrody. Zasłużyłeś na nią. Dlaczego tylko część? Nie zdekonspirowałeś winowajców, tylko zlokalizowałeś ich melinę. Gdybyś zrobił wszystko jak należy, otrzymałbyś całość. Mimo to mamy co świętować i to właśnie zamierzam teraz zrobić. Do zobaczenia! To było, cóż, kiepskie. Kaja, nie obchodzi mnie twoje zdanie, bo mam zamiar być z Zouzą w tej części, także Kaja, mam po prostu na nią wywalone, nie? Dobra, ale my wychodzi na to, że możemy już zająć się zaufaniem berserków, tak typowo, czyli dzisiaj spotkanie ze szczurem nas czeka. Tak na 1000% pokazuje mi Fenrisa na mapie, nie? Tak? Tak. To my w takim razie biegniemy do Fenrisa, ponieważ dzięki temu będziemy mogli wejść do górnej dzielnicy. Tak przynajmniej myślę, że już nie wymyśli dla nas kolejnego zadania. Byłoby przynajmniej dobrze, żeby tak nie było. Także zobaczymy. Ale wow. Po tak długim czasie spotkanie ze szczurem. Mamy odcinek chyba 11, więc wypadało to już zrobić. Jest dobrze. Czyli w sumie będziemy musieli też sobie obadać tamto całe miejsce. Ale to się jeszcze wszystko ugada za chwilę. Pomogłem Wulfowi znaleźć źródło propagandy. Świetnie. Nie mogę się doczekać jego raportu. Wolno mi już wejść do górnej dzielnicy? No, pomyślmy. Masz wsparcie co najmniej jednego z nas. I do tego dotarłeś do źródła propagandy. Jestem pod wrażeniem. Niniejszym oficjalnie zezwalam ci na wstęp do górnej dzielnicy. Super, nowy poziom. Ciebie pierwszego wpuszczam tam z czystym sumieniem. Mimo to udaj się prosto do szczura. Będzie chciał z tobą pomówić. Tylko jemu wolno mianować nowych berserków. Jak usłyszy, co dla nas zrobiłeś, na pewno z miejsca cię zwerbuje. Albo chociaż jakoś nagrodzi. Zobaczymy się jeszcze. Czeka mnie parę zadań. Zwłaszcza, że teraz do górnej dzielnicy może wejść więcej osób. Gdzie zastanę szczura? Wejdź do górnej dzielnicy i przekaż wartownikowi Lotarowi, że cię przysłałem. Przepuści cię. Wierzę, szczura zobaczysz od razu. Świetnie! No i super, o to chodziło. Teraz, żebym się nie pomyliła, mamy tutaj wartownika. Stój! Do górnej dzielnicy fortu wstęp mają tylko szanowani obywatele oraz tacy, którzy dostali bezpośrednie zaproszenie od naczelnika szczura. Dopóki nie przedstawisz, co cię tutaj sprowadza, nigdzie nie wejdziesz. Fenris udzielił mi osobistego zezwolenia. To ja wykryłem, kto odpowiadał za propagandę banitów. Ty pozbyłeś się banitów? Lepiej, żebyś nie kłamał. Sprawdzę to. A to sobie, gościu, sprawdzaj. Dobra, to pobiegniemy faktycznie najpierw od razu do szczura. On jest chyba w tym samym miejscu, co był książę. Tylko ta wieża chyba wygląda trochę inaczej. Moment, czyli tutaj powinien być gdzieś teleport, nie? Ale to się rozejrzymy może po tej całej... No oczywiście, że jest. Pięknie o to chodziło. No to co, wchodzimy w takim razie do szczura. Jax? Tak, pani. Sam? Pomógł mu chyba strażnik Wulf. Dobrze to słyszeć. Świetnie. Przekaż strażom, że górna dzielnica znów jest otwarta. Dobrze, pani. Proszę, przyszedł ten, o którym wszyscy gadają. Witam w moich skromnych progach. Dobrze cię widzieć w forcie. Skąd ta pewność? Jakieś pytania? Trudno powiedzieć. No, a teraz idź. Obowiązki czekają. Ej, wpędzasz nas wszystkich w kłopoty. Ogarnij się. Przepraszam, co tutaj się dzieje, bo ja nie wiem. Pamiętasz mnie? Oczywiście.
Ale ty mnie raczej nie, prawda? Przypomnę ci. Za czasów Logana byłem nikim. Kolejnym szczurem w błocie. To ty mnie z niego wyciągnąłeś. Dałeś odpowiedniego kopa. Kiedy wszystko zaczęło się tu sypać, Logan z innymi szczurami opuścił statek, ale nie ja. Zostałem, załatałem dziury i zostałem tu kapitanem. Ale to wydarzyło się dawno temu. Nie winię cię, że mnie nie pamiętasz. No, chyba minęło około 6 lat, 7, 10 może nie. Chociaż no, jestem i tak zdziwiona, że... Fenris chciał, żebym z tobą pomówił. Udało ci się pozbyć roznoszonych przez szpony materiałów propagandowych banitów. To zamieszanie trwało zbyt długo. Wow. Serio? W zamian chciałbym ci dać nieco pieniędzy. Ta drobna kwota pozwoli ci tu zacząć nowe życie. Co będziesz z tego miał? Co to niby znaczy? Wyświadczam zwykłą przysługę staremu przyjacielowi. Bierz albo nie. Twój wybór. Nie odmówię. Świetna decyzja, przyjacielu. Lubię wspierać tych, którzy odwdzięczają się tym samym w razie potrzeby. Ja... Bez wątpienia warto na ciebie liczyć. Chociaż... Skoro już o tym mowa, twoja pomoc okazałaby się teraz nieoceniona. Pojawił się Nie. Właściwie to wyzwanie, z którym możesz mi pomóc. Co to za wyzwanie? Nie ufam niektórym osobom w górnej dzielnicy. Staram się szukać pozytywów, ale wiadomo, istnieją pewne granice. Chodzi mi o dwie konkretne osoby. Handlarkę Berit i szkoleniowca Einara. Spotkaj się z nimi. Zobacz, czego się dowiesz. Ostrożności nigdy za wiele. Szczególnie, że ktoś próbował mnie zabić. Szczur nieustannie powinien uważać, czy ktoś nie zamierza na niego nadepnąć. A im większy szczur, tym gorzej. Potrzebny mi ktoś obcy, kto zdoła wtopić się w tłum. Zostać zwykłym robotnikiem lub kupcem. Jak dokładnie mam potraktować tę dwójkę? Porozmawiaj z nimi. Poznaj ich. Wywęż, co knują. Zacznij mnie obgadywać. To oczywiście niełatwa sprawa, bo wspaniała ze mnie persona. O, posłuchaj, co oni na to. Wysonduj, czy lubią być berserkami. Coś wykombinujesz. Muszę się upewnić, czy są godni zaufania. No to umowa stoi. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Ruszaj już. Zostałeś do tego stworzony. Dasz radę. Okej, okay, paranoja szczura. Nie będziemy się oczywiście przyłączać, bo to jest bez sensu. Ale fajnie by się było tutaj rozejrzeć. Mamy skrzynię szczura, natomiast on się nie obrazi? Jeszcze nie mogę tego zrobić. Wygląda na to, żeby się w sumie nie obraził. Dobra, ja bym chciała zobaczyć, czy tutaj można coś znaleźć. Jak widzicie, mamy z powrotem zejście na dół. Tutaj w jedynce był Big Bang. Tak to się chyba nazywało. Chociaż teraz chyba mnie biją przez to, że tu schodzę. Tak. Niestety, ale nie ma możliwości już tam wejść. Na górę pewnie... O, co ciekawe. Jeżeli chodzi o górę, to w teorii jest zawalona, ale w praktyce... Być może jest tutaj coś do znalezienia po prostu. Ja się bardzo chętnie tutaj na górę właśnie przejdę i popatrzę i poszukam czegoś. Bo dlaczego by nie? Może twórcy coś tutaj dla nas ukryli? Może jakąś legendarną broń na przykład? Zawalili mi tutaj przejście. A ja się już tak napaliłam, że coś tu znajdę. No niestety, kurczę, no tak się nie robi, twórcy. Wredni twórcy. Dobra, będziemy się rozglądać teraz po tej górnej dzielnicy. Strażnik wieży, berserk. Tutaj widzę, że coś możemy pozbierać. Nie przeginaj!
Okej, miałam powiedzieć, że nikt się o to nie czepia, ale jednak się ktoś o to czepia. Dobra, ale obejdziemy sobie to miejsce, popatrzymy. Tam jest coś, jakaś antenka. Tutaj możemy sobie też pochodzić. Tutaj jest nóż rytualny, to nie było nic dobrego. Kasetka. Moment, kasetka? Co to jest kasetka? Ekwipunek. Co to jest kasetka, ja się pytam. Kasetka. Znajdę to pewnie w przedmiotach do sprzedaży. Okej, możemy ją sprzedać. Jest to po prostu jakaś tam kosztowność. No dobrze. Okej, jesteśmy od drugiej strony teleportu, tak jakby. Jest mały eliksir. No wiecie, warto się rozejrzeć, może coś znajdziemy fajnego. No dobrze, czyli jesteśmy przed wieżą, ale chyba twórcy... Czy oni nam dali możliwość wspięcia się na samą górę? Bo to wygląda jakby tak było. Tylko, że ja... A tam jest w ogóle rzeczy, tutaj są z tyłu. Złom i to nie było wszystko. Dobra, ja bym chciała się tutaj dostać na górę. Dobra, jednak się chyba nie dostanę za bardzo. Wiecie co, bo ja bym chciała spróbować tam wlecieć na górę, tylko że z taką ilością paliwa to ja nie jestem w stanie raczej tego zrobić. Ale widzę w tym jakiś potencjał na przyszłość, żeby się tam powspinać. Tymczasem przejdziemy się tutaj i pooglądamy, co możemy znaleźć w tych miejscach. Tu jest szmaciana zabawka, którą mogę sobie zabrać. Nie wiem, czy to do końca legalne. Mamy też jakieś strzały. Harpun. W ogóle podobno są harpuny, a nie da się znaleźć wyrzutni, ale nie wiem, jaka jest prawda w tym. Dobra, może nie tyle, że się nie da, ale jest z nią problem. Naboje do strzelby się przydadzą, ponieważ mam strzelbę. I nie wiem, czy nie będę jej na przykład używać. Wydaje mi się, że raczej nie. Ale warto mieć takie rzeczy. Dobra, przespacerujemy się. Może uda nam się jeszcze z kimś dzisiaj pogadać. Tu są pewnie talerze do ukradnięcia. Chociaż widzę, że nie mam takiej opcji. Tu jest zwykły pan berserk. Zwykłe krzesełka. Czy tutaj naprawdę niczego nie ma? Tutaj ktoś jest i to jest chyba ta cała... Nie, to jest pani berserk. To jest coś a la taka karczma. To ma swoją nazwę. Ta nazwa na takie miejsce padła w modyfikacji, wiecie, w Kronikach Mertany. Miało to jakąś tam swoją nazwę. Chyba właśnie wbiłam się komuś do domu. I to raczej nie było mądre. Okej. Nie wiem, jak bardzo tutaj możemy z wieloma ludźmi porozmawiać. Więc warto się będzie tutaj porozglądać, wiecie, kawałek po kawałku. Może niekoniecznie uda nam się całe to zbadać dzisiaj, ale przynajmniej część. I byłoby to i tak naprawdę super. Ktoś stoi tutaj przed chatą, więc podejrzewam, że mogę z nim porozmawiać. I jest to... Halla. Chcesz nauczyć się walczyć? Idź gdzie indziej. Zajmuję się szkoleniem wyłącznie berserków. Pomów z Einarem, może on zdoła ci pomóc. Co tak ostro? Mam swoje powody. Musiałabym cię wprowadzić w szczegóły, żebyś to zrozumiał. Pochodzę z Goliet. Magia jest tam na porządku dziennym, ale tutaj musiałam zaczynać od zera. Mimo, że większość ludzi miała już jakąś styczność z Eleksem, dla mnie to jednak za mało. Używali go tylko do produkcji dopalaczy. Dobrze, że ich zakazaliśmy. Do magii oczywiście potrzebna ci mana, ale ci, którzy wiedzą, jak z niej korzystać, stanowią raczej rzadkość. Dlatego każdego dnia mam kupę roboty i zawsze brakuje mi czasu. Dlatego byłabym ci wdzięczna, gdybyś już sobie poszedł. Okej, czyli nie pogadamy? W szkole we... Dobra, nie pogadamy. Mogę wejść na górę, a na górze znajdę sypialnię. Aha, bo tutaj ludzie jeszcze śpią. Dzień dobry. Zgubiłeś się? Tak, zgubiłam się. Nie, no radzę już, grać moich rzeczy. Już, panowie. Ja tylko chciałam sobie tutaj znaleźć tego.
Szukasz czegoś? Tak, szukam Einara, laska. Obserwuję cię. A to se mnie obserwujcie. Dobra, tutaj nie ma. Szukasz czegoś? Jezus, jacy wy jesteście uparci. To może tutaj znajdę. Dużo wody. Nie. Bało cię, co ty wyprawiasz? Zabieram sobie wodę, no ale dobra. Tu jest Halvar jeszcze. Hej, no, gościu. Nowa twarz. Widzę, że strażnicy odpuścili sobie rozkazy i cię przepuścili. Nie podoba mi się to, ale już nic z tym nie zrobię. Jak cię zmusić, byś dał mi spokój? Półki w magazynach nie zapełnią się same. Czy jest tu coś na sprzedaż? Nic, co mogłoby cię zaciekawić. Nie prowadzę tutaj sklepu, ani nie szukam znajomych. A gdybym ci zapłacił? Czy ja wyglądam, jakbym chciał od ciebie kryształki? Twoje pieniądze tylko by mi namieszały w rachunkach. I nawet nie byłyby tego warte. Tak dla twojej wiadomości, zależy mi tylko na jednym. Na dobrze zaopatrzonym i mądrze zarządzanym magazynie. Niestety ostatnio zdarzyło się tu kilka rzeczy, przez które zapanował chaos. Będę więc bardzo wdzięczny, jeśli pozwolisz mi wrócić do pracy. Okej, ale chyba możemy zapytać. Powiesz mi, co się stało? Dawniej było tu znacznie bezpieczniej. Mówisz o najeźdźcach? Raczej o cholernych złodziejach. Przylazł do mnie jakiś barbarzyńca i ukradł mi pierścień. Ukradł, rozumiesz? Zamówiłeś już sobie nowy? Oszczędź mi tego gadania. To poważna sprawa. Skoro skroili mnie, to magazyn będzie następny. Znikną produkty pilnej potrzeby. Zapasy specjalne też. Jeśli stan magazynu przestanie się zgadzać z ewidencją, czeka nas totalny galimatias. A co na to władze? Ułatwiają tylko dostęp do naszej dzielnicy. Ot co? Czysty obłęd. Pomóc ci? Przydałoby się. Nie wiem tylko, czy się dogadamy. Dlaczego? Czy umiesz dochować tajemnicy? Jeśli wyjawię ci moje plany, nikomu nie wolno ci ich zdradzić. Czy obiecasz mi nie puścić pary z ust? Obiecuję. Coś za bardzo rwiesz się do pomocy. Zrobimy więc inaczej. To, co ci pokażę, jest ściśle tajne. Potrzebuję zatem zapewnień zabezpieczenia finansowego. Daj mi troszkę kryształków na pokrycie ewentualnych szkód. Na znak zaufania. Oczywiście później otrzymasz je z powrotem. Co za to dostanę? Jak wspomniałem, nie oddaję nic z tego, co trzymam w magazynie. Pamiętasz? Jeśli mnie poratujesz, uszczknę z niego co nieco i poprawię rejestr, by nikt się nie zorientował. Nabędziesz też prawo do zakupu ode mnie towarów, a to rzadki przywilej. Twój wybór. No dobrze, no to chyba możemy mu dać kryształki. Weź te kryształki i wiedz, że można mi ufać. Traktuję tę sprawę poważnie. Świetnie! Dobrze się nimi zaopiekuję. Ho, ho, ho. Rozwiązanie problemu ze złodziejami niestety pewnie trochę potrwa. Daj mi znać, kiedy znajdziesz na to czas. Jak mnie mam, chcesz dorwać tego złodzieja? Nie, lepiej by nic się nie zmieniło. Za to tym razem ty wcielisz się w rabusia. A? Chyba musisz mi to wytłumaczyć. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa wkrótce zaczną znikać stąd kolejne rzeczy. Nie trzeba być geniuszem, by na to wpaść. Skoro nie znamy jednak dnia ani godziny, sami powinniśmy ją sobie narzucić. Po co? Jeżeli inni mieszkańcy górnej dzielnicy też padną ofiarą kradzieży, będzie to sygnał do zaostrzenia przepisów. Nie dopuszczę, bym cierpiał na tym tylko ja. Po wszystkim, szczur nie zdoła dłużej przymykać oka na nasze bezpieczeństwo.
im wcześniej się do tego zabierzemy, tym bardziej zaszkodzimy prawdziwym złoczyńcom. No dobrze. Szkoda tylko, że to myśmy to ukradli. Taki służbista jak ty pewnie może mnie czegoś nauczyć. Mam rację? Pewnie, dałbym radę. Ale dlaczego powinienem tracić czas na taką niedojdę jak ty? Bez obaw. Szybko się uczę. Doprawdy? Cóż, w niczym cię nie wyszkolę, póki się nie upewnię, że to zapamiętasz. Dlatego zadam ci pytanie. Słuchaj. Jeżeli półtora raptora zjada półtora martwego żebraka w półtora dnia, to ilu żebraków w ciągu jednego dnia zjada jeden raptor? Półtora raptora? Nie ma czegoś takiego. Nie o to tu chodzi. Mówimy o liczbach, a nie o biologii. Musisz się posłużyć logiką. W podanych warunkach jeden raptor zjadałby tylko jednego żebraka przez półtora dnia. Co za tym idzie, jeżeli na tej podstawie obliczymy, ile zjadałby w ciągu jednego dnia, dostajemy 2/3. Proste! No to skoro już to wyjaśniliśmy, mam nadzieję, że zechcesz mnie czegoś nauczyć. Biorąc pod uwagę twoją całkowitą niezdolność do przeprowadzenia najprostszych obliczeń, wydaje się słuszne, by udzielić ci parę lekcji. Wezmę nadgodziny, żeby nadrobić stracony czas. Daj znać, kiedy będziesz gotów do nauki. Chcę się od ciebie uczyć. W czym cię wyszkolić? A czego ty uczysz? Okej, uczysz charyzmy. I pewnie uczysz inne rzeczy niż Chloe. Inteligencja i spryt. No dobrze. Co do tych kradzieży w górnej dzielnicy? Okej, no możemy popytać tutaj. Na pewno istnieje prostszy sposób, by zapewnić sobie ochronę. Niestety, szczur zawsze mnie zbywa, kiedy mu o tym przypominam. Dlaczego magazyn miałby być traktowany wyjątkowo, skoro w górnej dzielnicy i tak są już straże? Nie zamierza zmienić zdania. No, przynajmniej nie z własnej woli. Co dokładnie powinienem ukraść? Nie. Nie chodzi o co, ale skąd. Zakradnij się do sypialni strażników i zobacz, co trzymają w szafkach. Zabierz tylko to, co cenne. Resztę zostaw. Dlaczego? Dlaczego? Bo tak naprawdę żadni z nas złodzieje. Czyli zamierzasz oddać wszystko, co ci przyniosę? Dokładnie. Muszę jeszcze jednak obmyślić, jak zwrócę strażnikom własność, nie dając się przy tym złapać. Rozglądaj się za sakiewkami z kryształkami, chociaż pewnie nie znajdziesz ich w każdej skrzyni. W końcu nie każdy odznacza się dostatecznym rozumem, by odłożyć coś na czarną godzinę. Coś jeszcze? Nie wracaj, dopóki nie zdobędziesz naprawdę cennych przedmiotów, bo inaczej ściągniesz na siebie niepotrzebną uwagę. No dobra, no wiadomo, czemu gościu się tym nie zajmie. Chociaż nie wiem, czy nie muszę... Co to miałoby... Kaja, daj mi spokój. Dobra, dopytamy o to jeszcze. Dlaczego sam się tym nie zajmiesz? Jestem mózgiem całej operacji. Potrzebuję kogoś, kto wyręczy mnie w brudnej robocie. A ty wyglądasz mi na takiego, który się do tego urodził. Okej, czyli tak po prostu. Szczerze? Co to miało być? Kaja, daj mi żyć. Okej, tutaj jest Berit. No dobra, ty masz tablicę ogłoszeń? Czy mi się coś popitoliło? Halo? Można tutaj coś wziąć z tej tablicy? Chyba nie. Z Berit bym już porozmawiała w kolejnym odcinku. Natomiast chodzi mi po głowie, żeby tego gościa ogarnąć. Okej, tu jest... bo jest jeszcze noc. Dobra. Kaja, kuźwa, przesuń się. Skoro jest jeszcze noc, według gry, to możemy spróbować się zakraść do strażników. Trochę tutaj jest coś zwalone z tą porą dnia, bo wydaje się, że jest widno, a nagle okazuje się, że jest noc. Dobra, my potrzebujemy do tych skrzynek się dobrać. Łatwy zamek. Nie udało się.
Okej, Jax, fajnie. Dobra. Powiem wam, że tu gówno co widać. Ciężko się otwiera te zamki. Ziarna kawy, wytrych, sakiewka kosztowności. Na pewno tą sakiewkę okej, mam 5 sakiewek wziąć. Nie wiem, czy zdążymy wziąć wszystkie. Jeszcze nie mogę tego zrobić. Okej, musimy się nauczyć otwierania zamków. Tutaj mały żółty kamień, metalowy złom. Wziąłem sobie ten kamyczek. Wyłam łatwy zamek. Czyli rozumiem, że na dole też muszę się dostać do kwater. Okej, tu jest broń jednoręczna. Całkiem niezła. W sumie to bym sobie ją wzięła, ale na pewno sakiewka nam jest potrzebna. Dobra, zostawiam tą broń, bo to jednak nie po to tu przyszliśmy. Kurde, to otwieranie zamków jest naprawdę dosyć trudne. Okej, tutaj mamy to na pewno. Okej, tu klikło. Nie udało się. Jax, możesz przestać łamać mi te wytrychy? Chyba, że coś w tym stylu. I w tym? Tak, dokładnie. Łatwizna. No ja nie wiem, Jax, czy to taka łatwizna. Mamy kolejną sakiewkę. Jezu, przestraszyłam się, że ktoś tu jest, a to tylko Kaja. Tego chyba nie byłam w stanie wyłamać. Jeszcze nie mogę tego zrobić. To już żeśmy otworzyli. To też. To też. A tą skrzynię? Tą też. Okej, potrzebujemy jeszcze dwóch sakiewek. Problem jest taki, że... Okej, nie zauważyła mnie, więc jest dobrze. Dobra, coś tu oba klikły. Nie udało się. Jax, słyszę cię, że się nie udało. Nie udało się. O matko i córko, dobra. Siup i teraz do końca. Pięknie. Uczę się otwierać pomału te zamki. Wino, złom, papieros i mały biały kamień. To akurat bym sobie wzięła. Tutaj jest standardowy. Jeszcze nie mogę tego zrobić. Łatwy. Chciałabym, żeby to otwieranie zamków było zdecydowanie bardziej takie, wiecie, intuicyjne. Dobra, i teraz powinno pójść jak z płatka. Łatwizna. Mamy kolejny worek. Jest duża torba eleksitu. To akurat bym sobie zabrała. I to też. To żeśmy już kradli. Łatwy zamek. Dobra, sprawdzamy znowu. Tutaj... Jax, ja wiem, że się nie udało. Dobra, teraz tu. Nie udało się. Dobra, ale już wiemy, jaki zamek jest. Super. Ostatnia torba? Byłoby super. Tak, ostatnia torba jest. Nie można go sprzedać, oczywiście weźmiemy sobie to. Powinno wystarczyć. I teraz dobytek strażników mamy już ogarnięty. No i dobra.
Mam nadzieję, że nie zepsułam tym, że wzięłam sobie więcej rzeczy. Ale raczej nie. Powinniśmy kończyć odcinek, więc akurat oddamy zadanie i będziemy kończyć. Co do tych kradzieży w górnej dzielnicy? Masz tu łup, o który prosiłeś. Utalentowany z ciebie skurczymy, co? Na szczęście porządny z ciebie chłop. Za chwilę strażnicy sami będą się domagać zmian w przepisach bezpieczeństwa. A kiedy już wywiercą szczurowi oto dziurę w brzuchu, pojawię się ja, cały na biało, i przedstawię swój plan. Mimo to wciąż jestem ci coś winien. Oto twoje wadium. Pozwól, że zabiorę od ciebie kradzione przedmioty. Nie wydałeś mnie. Dziękuję. Co masz na składzie? Coś tam chyba mogę ci odstąpić. Teraz możemy z nim handlować. Obrazki w rejestrze zajmą mi pewnie z godzinę, ale przecież ci obiecałem. Ma bardzo fajne bronie. Całkiem fajne, trzeba przyznać. Chociaż tutaj bronie mają podobno dosyć spore wartości. Ale no i tak jest naprawdę, naprawdę fajnie. Ma paliwo. Na razie nie kupuję od niego tego paliwa. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że możemy sobie zakończyć odcinek w tym miejscu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. I w kolejnym odcinku z Alexa usłyszymy się już za tydzień, prawdopodobnie w niedzielę, czyli tak jak zawsze. Chyba, że się coś zmieni, to będzie info pod poprzednim odcinkiem. Także co, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!